Jeżeli chodzi o grzywny, proszę Państwa, polscy urzędnicy uważają, że można zmusić, jeżeli im, że ujdzie im na sucho zmuszanie do szczepionek, dlatego szukają wszelkich sposobów karania ludzi, którzy nie chcą szczepić. Więc proszę pamiętać, jak się można odwołać od nakładania grzywien. Z tym, że powiem, że ci rodzice, którzy zdecydowali się jednak do sądu zwrócić, wygrali te procesy. Sąd unieważnił próby skazania, bo nie ma podstaw do skazania. I tu parę informacji, komentarza, które są z mojego artykułu w czasopiśmie Optymalnie wzięte. Na urzędników nakładających grzywny w celu przymuszania szczepień można złożyć skargę do sądu administracyjnego, powołując się na kilka argumentów. Pierwszy, komunikat głównego inspektora sanitarnego, który określa program szczepień ochronnych i ogólne terminy szczepień, nie jest źródłem prawa, ponieważ zgodnie z Konstytucją RP są nimi tylko ustawy i rozporządzenia. Obowiązek nie oznacza automatycznie możliwości stosowania przymusu, a w ustawie o chorobach zakaźnych nie ma przepisów o karach, które pozwalałyby go egzekwować. Po trzecie, sanepid nie jest uprawniony do wprowadzenia jakiejkolwiek egzekucji, co orzekł już sąd naczelny w wyroku z dnia na przykład 1 sierpnia 2013, ani także do bycia wierzycielem, co upoważniałoby go do wystawiania tytułu egzekucyjnego i przekazania sprawy wojewodzie. Po czwarte, urzędnicy nie znają stanu zdrowia dziecka i nie mogą wyznaczać terminu wykonania szczepienia. O braku lub istnieniu przeciwwskazań decyduje lekarz podczas badania kwalifikacyjnego, które jednak nie jest obowiązkowe. I piąte, przymuszanie do wykonywania szczepień jest także niezgodne z artykułem 68 Konstytucji Polskiej. Polska jawi się więc nie jako kraj postępowy i demokratyczny, ale jako kraj zniewolony, poligon doświadczalny firm farmaceutycznych. Mamy prawie 38 milionów ludności z ujemnym przyrostem naturalnym i jednym z najwyższych wskaźników śmiertelności noworodków szczepionych w pierwszej dobie życia. W większości krajów Europy Zachodniej te pierwsze szczepienia przeprowadza się po ukończeniu co najmniej drugiego lub piątego miesiąca życia dziecka. Mamy ogromną, oszałamiającą ilość zgonów z najniższym w Europie zaufaniem do lekarzy. Lekarze, którym nie powinno być obojętne zdrowie dziecka, nie chcą rozpoznać powikłań poszczepiennych, nie zgłaszają ich do sanepidu. W polskich szpitalach i przychodniach czy placówkach sanepidu każdego dnia dochodzi do rażących naruszeń praw obywatelskich. Począwszy od przeprowadzenia szczepień i zabiegów medycznych bez zgody rodziców, przez nieprzekazywanie obiektywnych informacji o ryzyku związanym ze szczepieniem, łamanie kodeksu etyki lekarskiej, praw pacjenta, praw konstytucyjnych, aż po łamanie prawa przez urzędników publicznych ściągających od rodziców bezprawnie nakładane grzywny za odmowę szczepienia dziecka.